Tak jest. Czas na drugi wyścig na torze Rouen. W porównaniu do poprzedniego wyścigu dołączył do nas plac 513. Dzień dobry. Tak, także dzisiaj czwórka. No i druga runda toru Rouen. Godzina startowa, godzina 14. Także liczymy na kolejną porcję emocji. MPD z pole position, Piotr drugi, ja na miejscu szóstym. Ile paliwa macie? Tyle samo co potrzeba. Znaczy ja sobie dałem 52 litry, bo na jedno kółko mniej. Bo wcześniej mi zostało za dużo. No widzisz. Dobra, światła działają. Znowu mi długimi będą świecić. A, Piotr miga. Poczekaj, Piotr na padaczkę ma. Trzymam. Dobra, działa. Co się, okay, co już wracam. A. Mikrofon włączony? Jo. No i nagrywanie, sprawdzałem, czy działa, jest. Wszystko gitek. Dobra. No, Ranguna tam, wjeżdżaj mi stąd. Dziękuję. Ja, Piotr, spokojnie. Pamiętaj o oponach, bo jeszcze zimne są. Ja, Piotr, bo ja dogrzać chcę. To mi nie jeździ. Dobrze nam idzie to formując. Jak tu wszyscy się rozjechać. A kto jedzie ósmy? A. Roman Bampera. To ja nie wiem, o co chodzi. Ja też. Znaczy jedzie 4... No nie, znaczy jedzie 4 sekundy za nami. No to widzę. A dziewiątka tu są strzałeczki, zobacz, żebyś nie pomylił. Ja, fajnie, że te strzałeczki to tak świecą dziwnie. Da. To właśnie o to chodzi w nich. Tak, żeby w nocy je widać, bo... To się zgadza. Potem. Dobra. Czy tylko u mnie boty mają 200 pingu? No u mnie nie, no ale postaw. Jak to prędkości nie są? Liczę. Nie no. A. Piotr u mnie 400 jedzie. A ja 364. Tak. Nie wyrabia internet, to skały. Jo, oglądałem dzisiaj tego. No, przeglądarki nie włączył, znaczy nie wyłączył. A zdarzało się. Ja oglądałem dzisiaj Legend S3 na Monce, jak były kwalifikacje i tylko patrzę na ten prędkościomierz u Truthmastera i wszyscy 390-380. Co tam ktoś to odwala coś? To byli czasy. No to trzymamy. Czekaj, ja się muszę cofnąć. A nie, rzuciło mnie samego. Nie, samego mnie rzuciło na linię. Chyba dobrze. No. To jedziemy. Piękny start. No, u mnie też fajny. No i jedziemy, tak? A jest. Piotr, hamuj. Jedziemy do domu. Coś mówiliście o hamowaniu? Rozwaliłem opony dla jego. Ja prawie bym trafił w telefon. Ja nie wiem, czy wy na pewno jeździliście po tym torze. Kto tam poleciał? To ja truskawą poleciał. Ja zrobiłem, bo bym się nie zmieścił. Ja u mnie truskawa ma 200 pingu, a MPD i Piotek to mają po 400 ty. No bo my szybcy jesteśmy.
Może na pewno, a może naprawdę Zyskawa zapomniał wyłączyć przeglądarki. A teraz ty ale bym się nie zdziwił. Ewentualnie mamy może korzystać z laptopa w tym momencie i rozmawiać i to też może zająć łącze. Możliwe. Nie mówię, że nie. No sam niestety, nie ja jeden korzystam z internetu w tym domu. No i jedziemy. Prawda. Wiadomo, jak to było w wyścigu numer 1. Dzięki temu tutaj, no chyba z pierwszej szóstki startowaliśmy. Znaczy tak. Z pierwszych trzech linii. No prawie, bo Patryk był siódmy. No i tak to wyszło. No i co? Baty słabo startują, to teraz jesteśmy na pierwszych czterech, nie? Już nie, bo ja powiedziałem, co praca w świat. A. I Hulkenberg bieżącą na czwarte. Alright, that was a 2:23.90. Prostych? Ja rozumiem zakrętach, ale na prostych? No kurwa Maćka jakby nie z planety by. Mogno obok mnie jechał samochodem zupełnie innego świata. A spróbuj Piotr, bo ja tak zauważyłem, że jak ja piątkę wbiłem, nie? Przed zakrętem tym T1 i lepiej się trzymałem w zakręcie, to nie wiem. No kurwa Piotr! Sorry. Dobra. To spróbuj tam na ten T1 piątkę wbić po prostu przed łukiem. Bo pewnie na czwórce jechałeś, zgaduję. No i atak tutaj będzie. A gdzie? Dla jego. Ła. Udany czy nie? Jo. Udany. Może bym się obronił, ale jakby leciałem na trawę, no to już kolejny nie. No dobra. No ja zamiast bronić, to teraz zapozycję. Sigaj ładnie. Te boty jakieś szybkie się zrobiły. No 3% szybsze niż w pierwszym wyścigu. Albo punkty procentowe. No. A jest takie coś jak 113 punktów procentowych? Jeszcze w promilach mieszmy. To pijani są. Dymek. Ale smołka walnął. Jednak widać, że to są auta drogowe. Prawda. Alright, that was a 2:16.0. I stopia teraz lepiej? Tak. Dobra. A ten zakręt jest denerwujący bardzo. No można łatwo stracić stabilność w drugiej części. No, to taki ślepy, właśnie chciałem to powiedzieć. Ślepy taki, nie? Kurwa! Uh-huh. Dobra. Joter żyje. Dobra. Ale nie wiem, czy byś wyrobił, jakby cię nie popchnął. Nie wyrobił. No to walka w cały czas w walce.
Dobra. No to nie da było ci szybkie na tych prostych, kurde. No drugi sektor to jest ich atut. Za to najwięcej tracą w pierwszym. Zauważyłem. A w drugim cisnam. All right, that was a 2:15.31. No i chwila ciszy, nie wiem czemu. O? Ja też nie wiem. Znaczy, no akurat plan tak zaklinczy, że mogła być ciszy. Zacząłem być w tym momencie. Oj, Piotr. Problemy. Piotr leci. Ła, rozwalamy. Ale żyjesz. Ręcz dokończył moje dzieło. No tutaj dużo też zależy od oferowania biegami, nie? Prawda! Sorry, Piotr. Mamy przewagę 5 sekund na drangu Natanem, także luźno. Hulkenberg 5, no kurczę. Ma dobre... Chyba nie wiem, czy nie będzie najwięcej miał punktów z tego weekendu. Bo miał chyba oba dobre wyścigi. Jest to całkiem prawdopodobne. Mamy trzy czasy na serwerze, stara się 15. On by nie dać znowu trochę Piotrek. Problemy. Kłopoty Piotera? Tak, właśnie tak. No to dobre. To na to wychodzi, że czasami niektóre zakręty to lepiej się przechodzi wyższym biegiem niż jak piłujesz na tym mniejszym. No. Przykład jest na T1, nie? Czyli odwrotnie niż w bolidzie, no w bolidzie lepiej jak niższym biegiem. No z reguły tak. Bo pewnie jest... Zazwyczaj tak jest. Chyba jest zablokowany jest układ różnicowy i po prostu jest auto ma tendencję do prostowania. Może dlatego, że tak mimo, jeżeli wyrzucisz bardziej tą tylną ośkę, to przednia może blokować. Bardziej tu to, że przód jest podsterowny i musisz rotację tyłu wymusić. No jo. A tam w Codemastersach to jest przesadzone do bólu. Hmm. O, zaczyna się MTD Dance, 4 sekundy szybciej. No ja dobra, nawet prawie. No, Piotr bawi się w Boty z Rims. A ja też tam trochę poleciałem akurat. No i zamiana pozycji. Tak, awans na długą lokatę. Patryk już jest czwarty, wyprzedził tam rangu Natana. A więc wracamy, no tak jak na początku było. No, ktoś widzę ten znaczek ze sobą wziął. Pewnie Piotr. No, światło trzeba włączyć, bo to nawet światło w pokoju nic nie daje. A też sobie włączę, a co mi tam? Ja też sobie włączę. Prawda jest żeby dopiero pół do szóstej, ale lepiej późno niż wcale. Żeby nie za późno. Jo, żeby się nie okazać, bo mogłoby się okazać w nocy, że nie działają i co wtedy? BDQ można było dostać za to. No. Szykuje się personal vest. Temperatura spada,
Już tylko 23 stopnie temperatura powietrza. No ja tutaj już tempo gorsze. Ale blisko papieżowej jestem. Prawda. O! No i mamy. Teraz nawet szybciej, bo jest 750. 2, 1, 3, 7, 1. Ja! Iść to lotka zakryć. No, słuchaj Piotr, no musiało się wydarzyć, no. To w to lotka iść zagrać. No szczerze, nie próbowałem za często. Szczerze, ja mam problem, bo ja nawet nie wiem, ile teraz sobie Piotr. Chyba około 10 sekund. No nie. No dopiero teraz się skapę, bo przez chwilę to miałem 130 sekund. A, bo to się tak buguje, że dopóki nie przetniesz linii mety i nie zaczniesz nowego kółka, to właśnie tracisz tyle sekund. Tak w skrócie. No. Dobrze. Znaczy, no już mamy po 18, także już za mniej więcej godzinę zaczną również i kierowcy komputerowi włączać światła. Kurde, spina prawie zrobię. No to jedziemy. Prawda. No tutaj Patryk, dziewiątka, odskoczył od Kultenberga. To nie było takie wcale trudne. No i dobrze. A oj. Drugi z Patryków dzielnie się boli, ten... Boli. Broni przed Piotrem. Boli się Piotrka. Ja. Ja przed tym nawrotem, na tym zakręcie, przed nawrotem, to bokiem lecę aż. Troszeczkę. No to mi pokazuje znacznik, że mało paliwa, ale ja nie chcę tankować. Trzeba tak czekać, żeby nie było problemu. No prawda. A ten tor następny to szeroki chociaż? No właśnie nie. On będzie chyba najwęższy z tych, co do tej pory jeździliśmy. On będzie nawet, taki zmienny charakterystyce troszkę. A. To nawet bardziej od Monaco? Tak, no bo masz taką sekcję jakby bardziej miejską, masz drugą taką jakby bardziej przedmieścia, co jest prawie jak tutaj, tylko że węziej. Aha. Zresztą jak zobaczysz. W Macau. Tak. Nie no, może aż tak jak Macau to nie, ale tak... No węziej niż tutaj, no ciężko mi dokładnie określić, o ile. No dobrze. No i przede mną zara dwa kółka ostatnie. Tak, no tutaj spokojnie. Spaliłem, nie powinno być większych problemów. No, Mpidli szedł na 12. No jakoś weszło mi to kółka. Znaczy siadło, przepraszam. Wrzucił szósty bieg.
którego nie ma. W pięciobiegowej skrzyni. Dokładnie. Tak. Chciałem to samo powiedzieć. Uwaga, lecę bandą. Dobra. O, ja prawie też. Uff. No jednak robi się chłodniej, więc i ta przyczepność spada, no to nie ma się to dziwić w sumie. Bo już mamy przecież, no już 19 nadeszła, także. No. O. Ja też stwierdziłem, że skoszę sobie opony. A nie trawę? Znaczy nie, no te oponki co tam masz. A, te, dobra. No dobra, to sorry. Jeżeli nic się nie wydarzy, to na takich pozycjach dojedziemy już do mety. No na to wychodzi. O! Światła się włączają. Tak. Tylko nie wiem skąd. Fajnie migają. No. Ty, ale jak tu lampów nie... A nie, są, dobra. O, są. Takie uliczne. Tak. Jakby nie patrzeć, to uliczne. Dzięki, panie, dzięki ze skala, że mówisz, jak jakieśmy kurde tyle okrężeń przejechaliśmy ze skala, dopiero ten powiedział, a to tor uliczny. Ale to Maciek mówi, ja tylko stwierdzam. Dokładnie. No ale dziewiątka się musi przyczepić. O, 2 minuty do końca, także czas na ostatnie kółko. Dobra. Final lap. To trzeba szybko. Trzeba zdążyć przed ciemnościami. A przed burzą. To. Nie mamy RFE. Nie, tego powiedziałem, to w tym żart. Dobra. Mamy RFE. No mamy, tylko wiesz jak to jest. Opony nie są przystosowane. To nie na nie mamy opon. Opon na deszcz nawet to nie mamy. W tym modzie. Trudno, hardy się bierze i jedziemy. Jakoś se trzeba radzić. Kurde. Na koniec wyścigu mnie ciągnie do tych opon. Ale że co, ukraść? Nie no, to mnie po prostu padło stąd tych opon. Nie no, wiem. O. Mam razem jeszcze się. A ciemno i na dworze już. Prawda. No, coraz ciemniej. Coraz szybciej się robi ciemno już. Jak to Phil śpiewał, jest już ciemno, ale wszystko jedno. No i 10 sekund. Paliwa mi nie starczy. Co ty gadasz? No. A ile masz? 0. Już? No. Co ty pierdolisz? No więc dramat Piotera. No i 9, weź go popchnij. Bo ja będę popychał. Bo. Dobra. Bo ten. Ostatnio się skończyło moje popychanie tak, że gościa skasowałem. A. No dobra. Ej, kto nas uderzył? Ja uderzałem. A to dobra, ty. No to dobra. Patryk na miejscu numer 3. Ej, może boty cię przepchną? Jeszcze spróbuję. Ty! Musisz kręcić. Ej, omijaj. Chociaż tu teraz troszkę. No, o teraz korek jest, dawaj Piotr. Dobra, jest już Patryk. Żebyś ostatni nie był. Hehehe.
Aj no. A i chyba będzie ostatni Piotr. No, ale starał się. No ja Piotr, ale mi 3 litry zostały na przykład, nie? Mi zostały 9. Fajnie. A nie słychać cię. Fajnie. A fajnie. No dobra. A dlatego... ten maska Jima gdzie jest? A. Dlatego zawsze najlepiej wyjaśnić sobie więcej paliwa, żeby nie mieć pewnie problemu. Random jest. No dobra. No to Porto. Ja nie muszę. Rouen zaliczone. Następny przystanek Porto. Także do następnego weekendu wyścigowego. Następne Puerto Rico będzie. Znaczy Puerto Rico.